Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Damian i zapraszam was na kolejny vlog. Dzisiejszy vlog zostanie nakręcony w nieco innym miejscu, bo na mojej sławnej ścianie. I w tym odcinku omówimy następujące tematy. Tak więc pierwszą sprawą, o której chciałem powiedzieć, jest to, że zbliża się powoli koniec roku i ogólnie jestem mega zadowolony ze swojej twórczości, że w tym roku, który już się kończy, udało mi się wrzucić dużo fajnych filmów, dużo fajnych piosenek i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się wrzucać więcej filmów, więcej tworów i ogólnie wam chciałem podziękować za tą całą aktywność na moim kanale, bo bez was nie byłoby możliwe mieć tyle łapek w górę pod dissem na Damiana albo tyle wyświetleń, co zresztą widać u mnie, albo na przykład dużą aktywność pod odcinkami z Damian Vloga, co możecie również zobaczyć, co zresztą przekłada się na najczęściej odtwarzany film na moim kanale. Także dzięki wam bardzo za wsparcie, aktywność i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziecie mnie motywować do wrzucania kolejnych filmów. Drugą sprawą, o której chciałem opowiedzieć, jest już dawno obiecany specjal na 100 widzów. Otóż pomyślałem, że z okazji wbicia 100 subskrypcji na moim kanale zrobię dla was specjal, który będzie dedykowany wam i jednocześnie będzie podsumowaniem tego kończącego się roku i zbliżającego się 2017. Tak więc jeżeli mnie odpowiednio zmotywujecie i zostawicie pod tym vlogiem dużo lajków, to obiecuję wam, zmontuję go i mam nadzieję, że wrócę jeszcze pod koniec roku. No i trzecią, ostatnią rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, jest moja regularność na moim kanale. Otóż ostatnio, jeżeli chodzi o moje częste wrzucanie filmów na mój kanał, niestety to częste wrzucanie, regularne wrzucanie zanikło. Pomyślałem teraz, że nagram dla was 3 fajne filmy, które być może niedługo ujrzą światło dzienne. Oczywiście nie mogę powiedzieć, co to są za filmy, ale możecie się spodziewać, co to będą za filmy. Ale być może w Sylwestra na Facebooku, na moim Facebooku, na którego serdecznie zapraszam, ujrzycie ankietę, w której będziecie mogli głosować, który z filmów chcielibyście zobaczyć jako pierwszy z tych 3, które powiedziałem. Jeżeli ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę pod nim. Także jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!